Myślę, że moje korzenie miały duży, duży wpływ na to, że tak lubię błyskotki, bo jednak w kulturze bliskowschodniej kobiety noszą bardzo dużo biżuterii, dzieci noszą biżuterię, jest to obecne w życiu i wręcz nie ma umiaru. Mam okazję często podróżować. Brazylia jest takim miejscem, które zainspirowało mnie między innymi do stworzenia Jack. Również jest to miejsce, gdzie można kupić najpiękniejsze kamienie szlachetne i półszlachetne, które są dostępne tak naprawdę wszędzie na wyciągnięcie ręki. Zaczynałam od sutaszu. Pierwszymi projektami były kolczyki wykonane właśnie tą techniką, która teraz zdobyła dużą popularność. Jest to technika haftu. To, co mnie odróżniało na samym początku od dostępnej tego typu biżuterii, to było użycie szlachetnych materiałów. Naturalnie po kolczykach przyszedł moment na szyjniki, bransoletki, czyli zawsze są to kamienie połączone ze srebrem złoconym, ze złotem. I mam to szczęście, że moje rzeczy są na tyle w swoim stylu i tyle rozpoznawalne, że nawet mężczyźni, którzy zwykle nie zwracają uwagi na biżuterię, kojarzą, że to jest Jack, że to jest moje. Poza tą współczesną linią sprzedaję również biżuterię przedwojenną. Zaczęło się to od otwieranych medalionów zawieszonych na moich współczesnych łańcuszkach. Często kupując medaliony, odkrywam w nich stare zdjęcia ludzi, którzy byli kiedyś ich właścicielami. I uważam, że jest to takie drugie nadanie życia przedmiotowi. Od niedawna wprowadziłam taką linię Basic, która została świetnie przyjęta przez klientów. Są to takie proste ozdoby, które możesz nosić na co dzień, wręcz można powiedzieć, że minimalistyczne. Temat XIX-wiecznej biżuterii jest dla mnie bardzo interesujący. Głównie przez jej symbolikę, przez to, że odkrywasz jakby inny świat. Kwiatek użyty we wzorze, na przykład pierścionka, jest po prostu kwiatkiem. Kiedyś miało to większe znaczenie. Niezapominajki były dawane w prezencie przez kochanków, żeby ukochana osoba, ukochana kobieta nie zapomniała o mężczyźnie. W ogóle uwielbiam stare rzeczy. To nie jest tylko tak, że lubię starą biżuterię. Generalnie lubię bardzo design przedwojenny, również ten z lat 60. Uwielbiam wyszukiwać jakieś takie fajne meble, które można odrestaurować i tworzą klimat domu. No i moją największą pasją aktualnie są wciąż nieustająco podróże i odkrywanie nowych miejsc, odkrywanie nowych smaków, poznawanie ludzi z zupełnie innym światopoglądem. To jest fajne, to jest to, co lubię robić, przemieszczać się i podróżować. Moja kolejna wymarzona podróż to Argentyna. Co prawda byłam w Buenos Aires przez kilka dni, ale niestety czuję niedosyt. No i odkryłam tam cudowne antykwariaty z biżuterią. Także marzę o Buenos i o Argentynie.